No właśnie, o, mamy telefon. Tak, o, halo, proszę. Halo. Halo? Tak, dobry wieczór. A dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówi Janina z Pomiechówka. Dobry witamy. Wieczór pani, witam. A witam pani, panów. Proszę pana, ja dzisiaj takiej innej sprawie dzwonię. Mianowicie? W sprawie tych wszystkich, którzy przychodzą do TVN-u i do Polsatu, tak. tych usłużnych wszystkich, jak tam pani Staniszki, te wszystkie elity, ja to mówię, że to są elity, pan Markowski, pan Krzemiński, tam ci wszyscy z uczelni, no, pani Staniszki. No eksperci, mówi tak, pani eksperci, po prostu, no. O ekspertach. Inne tam, wie pan... Światli ludzie, no. A jeszcze przychodzą ci, co sprzedali PiS. Na przykład do TOK FM-u pan Michał Jazdowski, ostatnio pan, no tam jeszcze inni. Ja chciałam zapytać panów, czy tym państwa to TVN czy Polsat płaci za takie wywiady, czy oni tak za darmo sobie tego? Ja chciałam Tego nie wiemy. Możemy zadać pytanie dziennikarskie w pani. Ale proszę państwa, proszę mnie przerywać, bo to coś, co się dzisiaj działo... Przepraszam, że pani przerwę, zadała pani pytanie, stąd nasz wtręt. Tak. No dobrze, ale teraz tak powiem, że dzisiaj właśnie weszłam na telewizję Polsat był pan Ziemkiewicz, który się jest zapraszany do telewizji polskiej, do Polskiego Radia i właśnie ksiądz był, który właśnie był u pana tego... U pana Karnowskiego w saloniku politycznym. No dobrze. I występuje ksiądz. Ależ pani ma tę listę. Przepraszam, że znowu pani przerwę. Tym razem rzeczywiście przerwam. Czy pani prowadzi jakąś specjalną kartotekę, kto gdzie kiedy był? Czy to nie, tak dzisiaj spontanicznie? Nie, proszę pana, ja pana bardzo lubię, ja pana uważam i pana słucham, ale to, proszę pana, to jest bardzo nieładnie. Co pan Ziemkiewicz dzisiaj wyprawiał w Polsacie? Jak pluł na nasz rząd, na prezydenta, ma program w saloniku w Republice, proszę pana, w niedzielę, na pana Targalskiego, na wszystkich z PiS-u. Czy jemu tam zapłacili, temu panu, on się nie nadaje do telewizji polskiej, dobrze, do polskiej bardzo radia. Serdecznie pani dziękujemy, ponieważ musimy jeszcze porozmawiać troszeczkę na temat innych rzeczy i też jesteśmy tak, w innej telewizji. Ale ja mogę obiecać, że jeśli tylko spotkam Rafała Ziemkiewicza, tutaj po prostu tak. Zapytam, czy płacą i poproszę, żeby... I ile? Ja jak spotkam profesor Staniszki, też zapytam, przy okazji coś jeszcze powiem od serca. No tak. Chociaż może no lepiej, tak. Żebym nie spotykał w takim razie. Nie. To lepiej. Może lepiej nie. Gdzie się podział tamte krewetki niezapomniane? Elvis Sadak, Speed Gonzales, Alva Dayan. Odpal Dendino, a w ręku klapy wieczór Bambino i ty. Same przed nim, czerwony gitar, tak bardzo chciałem się żyć. Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny? Gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia? Tamtych szalonych, wspaniałych lat. Rodzina w kinie, na drugim sercu już studu wiewa. Tutaj polanka, stąd musi widelci klif ryczać piekła. Tuż przed maturą kwitły kasztany, żyło się tak jak we śnie. Gdzie te prywatki nie zapomniane, czy jeszcze pamiętasz mnie? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia? Tamtych szalonych, wspaniałych lat. Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny? Gdzie tamten świat? Gdzie podziały nasze wspomnienia, tamtych szalonych, wspaniałych lat.
podzielmy tamte prywatki, nie zapomniamy. Elvis Sedak, Speedy Gonzales, albo Diana. Podpal do wino, a w ręku kwiaty, wieczór bambino i ty. Same przed nami, czerwony gitar, tak bardzo chciało się żyć, gdzie się podział. Tamto prywatki, gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat, gdzie się podziały nasze wspomnienie tamtych szalonych, wspaniałych lat. Rodzina w kinie, na drugim sali, już snu wziewa.